Szanowni Państwo, drodzy goście i współpracownicy, serdecznie witam wszystkich zebranych tutaj w Karknauer Poland w Gniewach oraz zgromadzonych przed ekranami na uroczystym przekazaniu do użytkowania nowej maszyny drukarskiej Heidelberg XL106LYYL w modelu subskrypcji. Chciałabym przywitać z ramienia Heidelberg Polska pana Krzysztofa Pindrala, prezesa zarządu, pana Łukasza Żarneckiego, dyrektora sprzedaży bezpośredniej, pana Adama Śnieżko, regionalnego szefa sprzedaży, pana Wojciecha Mataczyńskiego, dyrektora marketingu i pana Roberta Wieczorka, produkt menedżera. Witam także dyrektorów naszego przedsiębiorstwa, Mariusza Zaborowskiego, dyrektora produkcji, Marcina Jakuboszczaka, dyrektora sprzedaży i marketingu, Krzysztofa Domkę, dyrektora zarządzania jakością. Kierowników Marcina Dacha i Pawła Spychałę, kierowników zmiany, Artura Jądrzyka, kierownika działu utrzymania ruchu. A przede wszystkim zespół projektowy związany z inwestycją, kierownika projektu Pawła Spychałę, dzisiaj w podwójnej roli, Michała Millera, lidera druku, drukarzy i wszystkich współpracowników biorących udział w projekcie. W imieniu pozostałych pracowników witam przewodniczącego Rady Pracowniczej Marka Wieczorka. Witam także bardzo serdecznie przedstawicieli prasy branżowej. Proszę o oklaski dla wszystkich. Spotykamy się w formule innej niż dotychczas, w okrojonym składzie, bez zarządu i przedstawicieli spółki matki, z przedstawicielami współpracowników zamiast z całą załogą. To zdecydowanie nie w naszym stylu, ale zmusiły nas do tego okoliczności zewnętrzne. Musimy myśleć przede wszystkim o bezpieczeństwie. Mimo ograniczeń związanych z pandemią, jesteśmy tutaj, by świętować. To, że możemy dzisiaj tutaj być razem, to efekt wysiłku wielu osób. Przede wszystkim was wszystkich, drodzy współpracownicy, gdyż to nasza wspólna praca w ostatnich latach umożliwiła zrealizowanie tej inwestycji, tego naszego marzenia o najnowszej technologii druku i najbardziej zaawansowanej procesowo maszynie w Karknauer Poland. Dziękuję za zaufanie i wsparcie zarządowi i kierownictwu spółki matki Karknauer KG, wielu osobom z Biberach, które pomagały nam podejmować tę decyzję, a później ją wdrażać. Szczególne podziękowania dla prezesa Richarda Kammerera, dla Gerharda Kammerera, Michaela Schwiegemajera, Tomasa Zimmerera i Aleksandra Herde. Powinniście być tutaj dzisiaj z nami. Dziękuję zespołowi projektowemu za zaangażowanie, pomysły, konsekwencje i bezkompromisowość w wyborze najlepszych rozwiązań. Za to, że nigdy nie straciliście celu i nie poszliście na przysłowiowe skróty. To pierwsza nasza inwestycja, która wymagała pracy osób z wszystkich działów firmy: sprzedaży, serwisu technicznego, IT, działu graficznego, zakupów, wszystkich działów produkcji opakowań, kontrolingu i finansów, logistyki i utrzymania ruchu. Jesteście najlepsi. Szczególne podziękowania należą się Mariuszowi Zaborowskiemu, dyrektorowi produkcji, Pawłowi Spychale, kierownikowi projektu i Michałowi Millerowi, a także Arturowi Jądrzykowi, Alicji Nowak i Teresie Wawrzyniak. To wy koordynowaliście działania tak wielu osób i zadbaliście o to, że mimo niesprzyjających warunków, myślę o panującej pandemii, świętujemy dzisiaj sukces. Ta inwestycja nigdy nie doszłaby do skutku, gdyby nie przychylność i zrozumienie potrzeb klienta, drukarni przez władze Heidelberg Polska oraz Heidelberg AG. Przecinamy dzisiaj wstęgę, tak naprawdę nie oddając do użytkowania maszynę, lecz zupełnie nowy model współpracy, oparty na najwyższym poziomie partnerstwa i zaufania. Panie prezesie, panie Łukaszu, dziękuję za tę wspaniałą przygodę w przełamywanie paradygmatów. Dziękuję całemu zespołowi Heidelberga za kompetentną i partnerską współpracę we wszystkich fazach projektu. Od opracowania koncepcji po ostateczne wdrożenie i szkolenie załogi.
Przez lata naszej współpracy przyzwyczailiście nas do serwisu na najwyższym poziomie, a podczas tej realizacji tylko to potwierdziliście. Najwspanialsze w naszym wspólnym projekcie jest jednak to, że on się dzisiaj faktycznie dopiero rozpoczyna. W ramach modelu subskrypcji otrzymujemy przecież pakiet rozwiązań, otrzymujemy wsparcie w dążeniu do bycia coraz bardziej wydajnymi, do dążenia do coraz lepszej jakości. Właśnie ta wspólnota celu urzekła mnie najbardziej w modelu subskrypcji. Obydwie strony umowy, Heidelberg oraz Karknauer, chcą produkować jak najwięcej, jak najlepszej jakości. To musi się więc powieść. Panie prezesie, zapraszam pana do symbolicznego przecięcia wstęgi, a później do zabrania głosu w imieniu Heidelberg Polska. Szanowni Państwo, chciałem wykorzystać okazję i podziękować przede wszystkim miejscowemu zespołowi polskiej drukarni Karknauer, ale również spółce matce, panom Kammerer, którzy przez cały okres gorąco dopingowali nas wszystkich, żeby urzeczywistnić zupełnie, tak jak pani Karolina powiedziała, rozpoczęcie nowego modelu współpracy. Jest to dla nas szczególnie ważne i istotne z kilku powodów. Mieliśmy możliwość, czy jesteśmy świadkami oddania do użytku dużej inwestycji, dużej maszyny, która została zmontowana, poinstruowana i dzisiaj tym symbolicznym aktem przekazujemy ją do eksploatacji w bardzo trudnych czasach. W czasach pandemii, epidemii, w sytuacji, kiedy byliśmy odcięci od granic, od wsparcia kolegów, zdani na siebie tylko i wyłącznie, czy na siły polskie. Obydwie strony doskonale znały egzamin. Także szczególne podziękowania dla zespołu Karknauer, ale również dla wszystkich naszych pracowników firmy Heidelberg Polska, którzy w tym procesie uczestniczyli. Padło tu w wypowiedzi pani Matysiak model subskrypcji. Tak, jesteśmy świadkami, można powiedzieć, pisania historycznego momentu rozpoczęcia współpracy na troszeczkę innych zasadach. Można powiedzieć, w tradycyjnym modelu nasza rola jako dostawcy ogranicza się do dostarczenia maszyny, do uruchomienia jej i potem oczywiście wsparcia serwisowego, jeżeli potrzeba. Natomiast wszystkie rzeczy związane z wykorzystaniem potencjału, z osiągnięciem współczynników produktywności tak naprawdę są w rękach tylko i wyłącznie użytkownika, właściciela maszyny. Model subskrypcji zasadza się i zakłada, że jesteśmy partnerami, że w naszym wspólnym interesie jest chęć i gotowość do wyciągnięcia ze środka produkcji wszystkiego, do czego my jako dostawca przygotowaliśmy, skonstruowaliśmy i przygotowaliśmy maszynę, ale również do wyciągnięcia z procesów organizacyjnych, technologicznych po to, żeby osiągnąć maksymalną produktywność. Jako dostawca od długiego już czasu zwracamy uwagę na taki współczynnik OEE, to jest współczynnik wykorzystania posiadanego środka produkcji, mówiąc, że w przyszłości przetrwają tylko i wyłącznie ci, którzy ten współczynnik będą w stanie podwyższać, czy innymi słowy, że będą w stanie zwiększać produktywność. My mamy wpływ na maszynę, na szybkość i jakość serwisu, ale właśnie poprzez partnerstwo w modelu subskrypcyjnym chcemy, żebyśmy mogli zdecydowanie w większym stopniu uczestniczyć i mieć wpływ na procesy organizacyjne, na poziom wyszkolenia, na poziom wykorzystania maszyny. To wymaga otwarcia ze strony klienta i za to chciałem podziękować, za to zaufanie. To wymaga zaufania do nas, bo będziemy mieli wgląd zdecydowanie głębiej w procesy produkcyjne, we współczynniki i w cyfry w stosunku do konwencjonalnego drogu. Ale tylko i wyłącznie rozumiejąc te współczynniki, tylko i wyłącznie wiedząc, co można poprawić, we wspólnym, otwartym dialogu zapisaliśmy sobie, żeby systematycznie to podwyższać.
Mamy przetartą drogę. Ponad 2 lata temu też tu właśnie wspólnie z drukarnią Karknauer realizowaliśmy program Performance Plus, którego zadaniem była analiza procesów wokół samej maszyny i systematyczne podniesianie jej produktywności. Udało nam się to zrobić z nawiązką w stosunku do dużo starszej maszyny. Mam nadzieję, że dzisiaj oddając tą super nowoczesną maszynę, te współczynniki będziemy mogli podnieść na zdecydowanie wyższym poziomie. Model subskrypcji jest tylko i wyłącznie pewnego rodzaju sloganem, schematem. Za tym kryją się takie rzeczy jak monitoring prewencyjny, który umożliwia zwiększenie dostępności maszyny. Za tym kryje się codzienna analiza danych i wspólne zastanawianie się i wspólne dążenie do doskonałości. Jesteśmy przekonani, że to jest właściwa droga, że to jest droga, która pozwoli na bycia konkurencyjnym, na zarabianie więcej pieniędzy, na rozwijaniu się firmy. Tego życzę, Pani Karolino, Pani, tego życzę wszystkim uczestnikom procesu, dziękując za wsparcie, którzyście nam okazali w tym trudnym bardzo okresie. Bez przesadnej skromności powiem, że jeżeli obydwie strony zdały doskonale egzamin w tych trudnych czasach, to będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy z tego dumni. Oddając tą maszynę, życzę, żeby wspólnie nam, Państwu w pierwszej kolejności oczywiście, ale również nam, żeby ta maszyna dzień w dzień zaświadczała o tym, że wybierając inny, niekonwencjonalny model współpracy, idąc inną drogą, dokonaliśmy właściwych wyborów, będąc wzorcem dla być może innych drukarzy. Także dziękuję bardzo i życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję. A teraz zapraszamy na krótką prezentację maszyny. Poprowadzi ją i przekaże dla Państwa nasz produkt menadżer Robert Wieczorek, który w ciągu kilku minut wyeksponuje, zaprezentuje, zwróci uwagę na najważniejsze cechy technologiczne i techniczne maszyny. Zapraszamy. Dzień dobry, nazywam się Robert Wieczorek, firma Heidelberg. Mam okazję, jeszcze raz, mam okazję dzisiaj zaprezentować Państwu najnowsze dziecko z firmy Heidelberg, a mianowicie maszynę XL106 z podwójnym lakierem, która została specjalnie skonfigurowana pod tych opakowań. Maszyny XL, tak jak kiedyś GTO były synonimem formatu drukowania w formacie B3, tak XL stała się synonimem wydajności w segmencie drukowania B1. Synonim wydajności drukowania B1. Niezależnie, czy będziemy chcieli Państwo drukować 5 tysięcy narządów w roku, czy 20 tysięcy. Czy będziemy drukować 10 milionów odbitek w roku, czy 60, czy 90. Maszyna XL spełnia dokładnie te kryteria. Aby móc wejść na określone wydajności, musimy mieć maszynę dokładnie skrojoną pod nasze potrzeby. Nie sztuką jest wyposażenie maszyny we wszystkie wynalazki, które oferuje dany producent, nie z nich nie korzystać, bo każdy wynalazek, który jest niewykorzystywany, może przeszkadzać w tej produkcji. W przypadku maszyny, którą tu Państwo widzicie, mamy maszynę, która została skonfigurowana stricte pod druk opakowań. Czyli przede wszystkim mamy tak, 6 zespołów drukujących. W tym przypadku mamy możliwość również kładzenia lakieru UV, czyli mamy wieżę do nakładania lakieru UV. Ponieważ drukujemy tutaj na farbach konwencjonalnych, więc mamy dwie wieże, jedna do położenia primera, druga do lakierowania UV. To, co Państwo tutaj widzicie przede mną, mamy tutaj podest, pod którym przychodzą nam nalewy do produkcji na nakładanie i na wykładanie. Maszyna skonfigurowana jest z systemami logistyków pozwalających na w pełni płynną produkcję w segmencie opakowań, tak żeby nie zatrzymywać maszyny przy zmianie poszczególnych palet. A przypomnę, że każde zatrzymanie maszyny to 4% zmiany obniżenie produktywności maszyny drukującej. Zespoły drukujące. 6 zespołów drukujących, jak wspominałem. Każdy z zespołów drukujących wyposażony w różnego rodzaju systemy automatyki. Od wymiany form drukowych, poprzez systemy usuwające w sposób automatyczny różnego rodzaju zanieczyszczenia. Ale to jest ewenementem w tej maszynie i to, co inżynierowie Heidelberg zrobili w sposób doskonały, to jest zastosowanie pewnych rozwiązań, które mogę powiedzieć, że mi jako inżynierowi, patrząc na te rozwiązania, się oczy śmieją.
maszynie, którą tu Państwo widzicie, mamy na przykład zastosowany specjalny system planetarny napędu zespołu farbowego, tak żeby się uniezależnić od napędu głównego maszyny drukującej. Mówiąc po polsku, daje nam to możliwość przygotowania zespołu farbowego podczas pracy maszyny lub jednoczesnego mycia zespołu farbowego podczas wymiany form drukowych czy mycia obciągu gumowych. Co to nam daje? Daje nam przede wszystkim to, że czas narządu z 20 minut czy z pół godziny skraca nam się do 5 minut, do 6-7 minut, w zależności od tego, co wymieniamy. Kiedyś zejście poniżej 10 minut było rzeczą niewykonalną. Dalej, oczywiście maszyna wyposażona jest we wszystkie możliwe systemy mycia. Na końcu zespołu drukującego mamy hit Heidelberga od 2008 roku, a mianowicie spektralny system pomiaru farby. System pomiaru farby pozwala nam w sposób jednoznaczny zdefiniować różnice kolorystyczne, które są na arkuszu zgodnie z zadanym wzorcem. A odbywa się to wszystko bezpośrednio w maszynie drukującej, bez konieczności wyciągania tego arkusza z maszyny drukującej. Czyli zanim pierwszy arkusz po narządzie, czy podczas narządu dojdzie do wykładania, maszyna już zaczyna kontrolować i wprowadzać poprawki kolorystyczne dla poszczególnych stref farbowych i zespołów drukujących. To wszystko zanim drukarz wyciągnie pierwszy arkusz. Dalej, pierwsza wieża lakierująca, w tym przypadku tutaj nakładamy primer. Oczywiście dla drukarni, które byłyby zainteresowane konfiguracjami, gdzie zarówno pierwsza, jak i druga wieża pracują w systemie UV, wówczas nie ma żadnego problemu. Dwie kolejne wieże, które mamy, muszą być tylko odpowiednio skonfigurowane pod względem suszenia, tak żeby można było wysuszyć lakier UV. W tym przypadku na tych dwóch wieżach mamy specjalne kasety suszenia gorącym powietrzem, żeby wysuszyć lakier przed położeniem lakieru UV. Przypomnę, że podstawową kwestią przy drukowaniu primeru UV jest właściwe położenie lakieru podkładowego. Jeżeli ten lakier podkładowy jest położony w sposób nieprawidłowy, wówczas nie ma co liczyć na wysokie połyski położone z wieży lakierującej. Ostatnią częścią maszyny drukującej jest to też dość istotna rzecz, ponieważ im dłuższe mamy wykładanie, tym jesteśmy w stanie uzyskać wyższe prędkości druku przy uzyskaniu wysokich połysków. W przypadku tej maszyny mamy wydłużone wykładanie X3, które pozwala nam na wykorzystanie czterech kaset suszących. Ja pokażę, jak wygląda system suszenia UV. W poszczególnych modułach mamy moduł kasety suszenia IR gorące powietrze. Tu mamy suszenie UV z trzema modułami, tak aby zagwarantować maksymalną wydajność suszenia przy maksymalnej prędkości druku. I dalej dochodzimy już do końcówki wykładania, gdzie jest centrum obsługi całej maszyny drukującej. Można powiedzieć, od zawsze Heidelberg stawiał sobie za punkt honoru, aby uniezależnić wydajność pracy maszyny od stopni kwalifikacji operatorów. Także bardzo dużo przez ostatnie lata zainwestowano w to, aby sterowanie maszyną drukującą było swego rodzaju takim centrum dowodzenia druku. To, co Państwo tu widzicie, jest to Wolfspin, jest to rozwiązanie firmy Heidelberg wprowadzone przez 2008 roku. Wówczas był to bierny wyświetlacz informacji, gdzie drukarz dostawał tylko podstawowe informacje, co się dzieje na maszynie. Od 2016 roku jest to centralny punkt komunikacji z drukarzem, że na podstawie tego, co drukarz wprowadzi, maszyna odpowiednio realizuje zlecenia. Ja pokażę kilka podstawowych zadań, rzeczy, które Wolfspin posiada. Najważniejszym elementem systemu Wolfspin jest kolejkowanie zleceń. Oznacza to, że mamy możliwość wprowadzenia do kolejki zleceń 50 narządów, czyli 50 kolejnych prac, które będą drukowane. Drukarz przy każdym narządzie, mamy narząd, dokładnie widzi, jaki czas narządu maszyna przewidziała dla danej konfiguracji. I mamy teraz 3 minuty 14 na umycie obciągów gumowych, wymycie zespołów farbowych, to jest ten pasek na dole, wyjęcie płyt, założenie płyt, włożenie farby, wysprzęglenie, zasprzęglenie zespołu farbowego podczas wymiany form drukowych. Dodatkowo tutaj drukarz widzi całą kolejkę poszczególnych kroków w IntelliStarcie, jakie maszyna zaprojektowała do zmiany zlecenia z jednego na drugie. Jeżeli teraz byśmy sobie przeklikali na kolejne zlecenie, to zobaczcie Państwo, że się zmieniają poszczególne ikonki i maszyna automatycznie pokazuje, jakie operacje będą potrzebne do zmiany danego zlecenia na dane zlecenie. Jeżeli weźmiemy teraz na kolejne, to mamy ikonki, nam zniknęły zaznaczenia przebitych do zespołu farbowych. Jeżeli byśmy teraz przerzucili kolejne zlecenie, to maszyna automatycznie już nam przeprogramowała i mówi, że na taki nauka będzie potrzebowała wykonanie zmiany w 2 minuty 36 sekund. Kolejnym elementem, który pozwala nam w sposób bardzo wygodny zarządzać produkcją,
jest na przykład. Mamy możliwość podglądu ustawienia arkuszy, czyli w momencie, kiedy na maszynie, to jest prawda maszyna opakowaniowa, ale jeżeli byśmy próbowali drugą stronę, mamy możliwość precyzyjnego, zdalnego ustawienia hamulców w taki sposób, żeby ominąć newralgiczne miejsca, na których jest farba. Mamy podgląd profili farbowych, mamy wreszcie arkusz zgodności, który pozwala w sposób bardzo wygodny cofnąć się z ustawieniami kolorystycznymi do określonego arkusza, z dnia, z godziny albo numeru arkusza, co jest bardzo istotne przy różnego rodzaju akceptach, zwłaszcza u klientów opakowaniowych. Jeszcze taki ciekawostek, to można Państwu pokazać. I mamy funkcję po prawej stronie, funkcję Quality Assistant. Funkcja, która pozwala na automatyczne rozpoczęcie produkcji po osiągnięciu zadanych parametrów jakościowych. Czyli drukarz definiuje DLTN na poziomie delty 2, delty 3, w zależności od tego, jakie są parametry druku i maszyna po osiągnięciu tych parametrów automatycznie rozpoczyna druk. W tym telegraficznym skrócie w zasadzie rozpoczynamy teraz drukowanie. Ja Państwa zapraszam na wywiad pani Karoliny Matysiak, dyrektor drukarni Karknauer z szefem sprzedaży Heidelberg Polska, panem Łukaszem Garneckim. W tej chwili rozpoczynamy druk kolejnego zlecenia. Dziękuję za uwagę. Dzień dobry Państwu. Łukasz Żarnecki, dyrektor sprzedaży Heidelberg Polska. Bardzo nam miło, że mamy możliwość przemawiać i przekazać Państwu parę słów. Mam przyjemność rozmawiać z panią Karoliną Matysiak, dyrektor firmy Karknauer. No, jesteśmy już po uroczystym oddaniu maszyny do użytku. I tak jak pani zechciała wspomnieć w czasie swojego wystąpienia, rzeczywiście w tej nietypowej formule, w nowym modelu biznesowym tak naprawdę ta współpraca dopiero się zaczyna. Bo no, przy normalnej, tradycyjnej inwestycji ona, można powiedzieć, wchodzi w fazę realizacji, natomiast w przypadku subskrypcji ona się dopiero zaczyna i w tej chwili zaczynamy bardzo intensywnie pracować nad różnymi rzeczami wspólnie przez następne miesiące i lata. Lata. Na pewno ta decyzja też nie była łatwa, szczególnie, że ta formuła jest inna. Zgadza się. Przede wszystkim chciałabym podkreślić, że my również bardzo się cieszymy, że jesteśmy tutaj dzisiaj razem i świętujemy ten nowy początek wspólny Heidelberga i firmy Karknauer. Ta decyzja faktycznie nie była łatwa. Ona wymagała zmiany optyki, takiego trochę potocznego wyjścia z pudełka. Natomiast gdy zestawiliśmy ze sobą wszystkie analizy, porównaliśmy cyfry i na to nałożyliśmy jeszcze zaufanie, które wybudowaliśmy przez lata naszej współpracy, przecież już całkiem pokaźny bagaż doświadczeń mamy wspólny, no to ostatecznie nie mogło być inaczej. Co więcej, pokazała nam te analizy, że to jest decyzja korzystna dla obydwu stron, zarówno jak dla Karknauer, jak i dla Heidelberga. Tak, no, rzeczywiście cieszymy się z tego i dziękujemy Państwu bardzo za zaufanie. W tej nowej koncepcji mamy możliwość nie tylko zainstalować najnowsze rozwiązanie technologiczne, najnowsze narzędzie do pracy, maszynę offsetową drukującą, ale również w ramach kontraktu dostarczać Państwu dodatkowe pakiety w postaci wszystkich materiałów eksploatacyjnych, a więc farb, lakierów, obciągów gumowych itd. No i to, co jest bardzo ważne, to całego wsparcia serwisowego. To nie tylko dotyczy części zamiennych i usług serwisowych, ale przede wszystkim chyba możliwości pracy nad wydajnością, nad poprawą wydajności, nad poprawą procesów pracy, mimo tego, że Państwo już jesteście bardzo dobrze i zorganizowani i rzeczywiście jakość procesów jest na najwyższym poziomie. To faktycznie nas najbardziej przekonało, że to nie tylko sama maszyna, że to nie tylko najnowsza technologia, ale przede wszystkim ten performance, ta ciągła praca nad udoskonalaniem naszych umiejętności, naszych procesów, stawaniem się coraz lepszym dla naszych klientów, to jest zdecydowana wartość dodana. Ja muszę powiedzieć, że my zaczęliśmy tę pracę z pierwszym dniem waszego przyjazdu do nas, gdy tylko zaczęliśmy wdrażanie projektu. Także jesteśmy w fazie bardzo zaawansowanej pracy. No i nie przestajemy, idziemy dalej. Tak, rzeczywiście w tej chwili można powiedzieć, że ta praca od instruktażu, czyli od poinstruowania operatorów z obsługi najnowszej maszyny,
która ma nowoczesne oprogramowanie, inne, więc na pewno ono wymagało pewnej specyfiki i wyjaśnienia wielu niuansów technicznych, ale rzeczywiście rozpoczynamy tą pracę dotyczącą wydajności, czyli to, co można powiedzieć, że jest no, sentencją i jest kwintesencją subskrypcji modelu biznesowego jako takiego. I dlatego cieszymy się bardzo, że możemy akurat zaistnieć z tym modelem u Państwa, dlatego że Państwo no, stanowicie na rynku pewną jakość, my też obserwujemy to z zewnątrz. Może z Waszymi klientami mamy rzadko do czynienia, ale jednak widzimy, że Państwo na pewno jesteście na rynku postrzegani bardzo pozytywnie i cieszymy, że możemy w takim środowisku i z taką ekipą u Państwa, z takimi pracownikami i fachowcami współpracować. My też się tego uczymy, to też jest dla nas niewątpliwie możliwość do tego, żeby no nasz oddział w Polsce też doskonalić w tym zakresie. Także jeszcze raz dziękujemy bardzo. I faktycznie, panie Łukaszu, tak jak pan powiedział, myślę, że to jest godne zauważenia. My wprawdzie jesteśmy już po pierwszych programach optymalizacyjnych, które zrobiliśmy wcześniej. Można powiedzieć, że nasi drukarze są już na wysokim poziomie wiedzy i kompetencji. Natomiast my sobie bardzo dużo obiecujemy po tym programie subskrypcji. My chcemy cały czas dalej się rozwijać i wiemy, że możemy razem bardzo dużo osiągnąć jeszcze, a celem jest poprawienie obsługi klienta, poprawienie serwisu. Chcemy być coraz bardziej elastyczni i jeszcze lepsi, jeżeli chodzi o kwestie jakości. Także poprzeczka jest zawieszona wysoko. Tak, tak. My mamy tego świadomość przecież w procesie naszych rozmów poprzedzających podpisanie kontraktu. Rozmawialiśmy o wielu wskaźnikach też produkcyjnych, o wielu parametrach, które mamy wspólnie osiągnąć. Mamy też świadomość, że wcześniej współpracowaliśmy już z Państwem przy starszych maszynach, jeśli chodzi o samą obsługę dotyczącą wzrostu wydajności i rzeczywiście tam mieliśmy, trzeba powiedzieć, określone sukcesy, także to pod tym względem no nie jest dla nas zupełne nowum. Natomiast no, jest to niewątpliwie duża korzyść, że u Państwa, czyli w firmie, która no, jest już firmą wysokiej jakości produkcji opakowań, o dużej wydajności, jesteśmy w stanie rzeczywiście też pokazać, że możemy wspólnie przy wykorzystaniu naszych fachowców uzyskiwać te wydajności. Także liczymy na to, że to się rzeczywiście uda w następnych latach. Z całą pewnością. Ja bym chciała zadać jedno pytanie. Tak cały czas myśląc o subskrypcji, zastanawiałam się, czy faktycznie ten program on jest skierowany tylko do takich drukarni jak nasza, dużych, może z międzynarodowym kapitałem, czy mogą się w nim odnaleźć również inni producenci? Dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście na samym początku, czyli mniej więcej półtora roku temu, dwa lata temu nawet, jak Heidelberg wprowadzał taką innowację w postaci tego nowego modelu biznesowego, rzeczywiście ta formuła była skierowana głównie do dużych firm, albo inaczej to ujmując, bardziej zainteresowały się tym głównie duże firmy, mimo tego, że one już były same dobrze zorganizowane, ale chciały jeszcze lepiej wykorzystywać środki do produkcji i lepiej wykorzystywać zasoby ludzkie dostępne w organizacji, po to, żeby na końcu ten efekt był dla przedsiębiorstwa jak najlepszy. Natomiast w tej chwili świat się tak niesamowicie zmienia, wszystko staje się cyfrowe, wchodzi coraz więcej narzędzi software'owych właściwie na każdym szczeblu zarządzania biznesem. I w tej chwili liczy się każdy najdrobniejszy szczegół i dlatego też chcąc wychodzić jak najbardziej do klienta, zajmując się rynkiem i klientem, w takim modelu biznesowym nawet mniejsze firmy mogą no, poświęcić więcej czasu swoim klientom, a mieć u boku takiego partnera jak Heidelberg, który no, zapewni możliwość pracy maszyn na najwyższym poziomie, dobierze odpowiednio materiały eksploatacyjne. Koledzy technicy z serwisu, czyli koledzy też, którzy się zajmują samymi aplikacjami, trudnymi różnymi produktami, efektami jakościowymi, są w stanie pomóc po prostu każdej firmie. I w tej chwili rzeczywiście trzeba powiedzieć, że też na rynku polskim mamy tą możliwość, żeby rozmawiać z firmami mniejszymi, też firmami rodzinnymi.
Także liczymy też na to, że z biegiem czasu ta formuła będzie zyskiwała coraz więcej na popularności i takich partnerów będziemy mieli też coraz więcej. Z całą pewnością to bardzo dobry produkt jest. Tak, także dziękujemy bardzo za to rozpoczęcie współpracy dzisiaj. I ja dziękuję bardzo za możliwość przeprowadzenia interesującej rozmowy. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Do widzenia.